Cześć ciekawcy! W odpowiedzi na Wasze liczne prośby dziś zapraszamy na odcinek o Doja Cat. To młoda piosenkarka od niedawna robi sporo szumu w świecie muzyki. Ale to nie tak, że pojawiła się nagle. A więc skąd się wzięła i jaka była jej droga do sławy? Jaki miała pomysł na siebie oprócz muzyki? I o co chodzi z niedawnymi kontrowersjami wokół niej, dlaczego rozłoszczeni internaci głoszą, że Doja Cat jest skończona? Co spowodowało, że tak drastycznie zmienili zdanie o młodej artystce? Czy ostatnie wydarzenia zrujnują jej karierę? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się tego wszystkiego i wiele więcej. Ale wcześniej nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału, ponieważ ciekawe filmy publikujemy dla Was codziennie. Pod pseudonimem Doja Cat kryje się urodzona w Los Angeles 21 października 1995 roku Amalaranta Zandil Dlamini. Musicie wiedzieć, że jej kariera muzyczna nie jest zupełnym przypadkiem. Ta dziewczyna przyszła na świat w artystycznej rodzinie i zdecydowanie miała po kim odziedziczyć talent. Jej mama, Deborah Elizabeth Sawyer, jest żydowsko-amerykańską malarką, a jej ojciec, Dumisani Dlamini, to południowoafrykański aktor, kompozytor i producent filmowy. Jeśli ktoś z Was na przykład oglądał film Sarafina z 1992 roku z Whoopi Goldberg w roli głównej, możecie go kojarzyć. Nawiasem mówiąc, Doja Cat spotkała niedawno samą Whoopi, która była mile zaskoczona, że piosenkarka jest dzieckiem jej dawnego kolegi z planu filmowego. To wszystko brzmi idealnie, prawda? Ale jej sytuacja rodzinna, gdy była mała, nie była aż tak kolorowa. Jako dziewczynka kilkakrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Niedługo po narodzinach zamieszkała z samotną mamą w stanie Nowy Jork, by po 5 latach wrócić do Kalifornii. Nie ma zbyt wielu publicznych informacji o związku Doja Cat z jej ojcem. Piosenkarka niejednokrotnie oświadczała, że tato nie był obecny w jej dzieciństwie, a nawet użyła stwierdzenia, że nigdy go nie spotkała. W jednym z wywiadów wyznała jednak, że nie ma do niego o to pretensji i podkreśliła, że zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo podekscytowany jest on faktem, że jej kariera idzie w tak dobrym kierunku. Mężczyzna jest aktywny na jej Instagramie i komentuje jej posty, podkreślając, jak bardzo dumny jest ze swojej księżniczki. A co na to Doja? Z uśmiechem zaznaczyła, że jest to trochę dziwne. Ale to, co jest dziwne dla innych, to to, że ojciec zaprzeczył temu, co mówi młoda artystka. Dumisani Dlamini zauważył bowiem, że ma całkiem zdrowe relacje z córką. Coś tu jest nie tak i chyba mają mnóstwo spraw do naprawienia i wyjaśnienia. Ale to zostawmy i idźmy dalej. O młodej artystce głośno się zrobiło w zasadzie od niedawna. Zadebiutowała pierwszym albumem w 2018 roku, a dziś na przykład piosenkę Say So kojarzy chyba każdy, ponieważ rozbrzmiewa w głośnikach stacji radiowych i jest prawdziwym hitem TikToka. Można nawet stwierdzić, że w muzyczny świat weszła z rozmachem, błyskawicznie znalazła swoje miejsce i podbija listy przebojów. Ale tak to tylko wygląda z boku. Bo jeśli przyjrzycie się jej drodze z bliska, zauważycie, że to mnóstwo pracy, wspinania się po szczeblach i rozwijania swoich zainteresowań. Dorastając, słuchała różnych artystów. Do jej ulubionych wykonawców należeli m.in. Gwen Stefani, Busta Rhymes, Erykah Badu, Christina Aguilera, Nicki Minaj oraz Drake. A wśród swoich największych inspiracji wymieniała Rihannę, Beyoncé i D'Angelo. Oprócz tego, że była bardzo aktywnym dzieckiem uprawiającym różne sporty, uczestniczyła także m.in. w lekcjach baletu, stepowania, jazzu i gry na fortepianie. Było tego naprawdę sporo. A gdy była nieco starsza, zainteresował ją breakdance, w wyniku czego dołączyła do lubiącej rywalizację trupy. Co więcej, wyznała nawet, że marzyła, aby zostać guru makijażu na YouTubie. Wiedzieliście o tym? Miała 14 lat, gdy zaczęła nagrywać i zamieszczać filmy w tym serwisie, jednak jak wspomniała, jej mama martwiła się o to, że tak w młodym wieku jej dziecko pokazuje się w sieci. Dlatego przestała to robić, aby nie działać wbrew jej woli. Od kilkunastu dni głośno jest o kontrowersjach, jakie krążą wokół piosenkarki, o czym zresztą dokładniej powiemy za chwilę. Ale wspominamy o tym teraz, ponieważ panienka Dlamini ma swoje grzeszki nie od dziś. Z całym tym zafascynowaniem sztuką i szukaniem swojej drogi wcale nie była grzeczną i pokorną nastolatką, jaką mogłaby się wydawać. Edukację szkolną zdecydowała się porzucić już w wieku 16 lat. I co robiła? Spędzała czas na paleniu zielonej rośliny szczęścia i pobieraniu bitów, starając się tworzyć własne piosenki. Ale sukces nie przyszedł do niej od razu. Były to długie miesiące prób zamieszczania swoich utworów na SoundCloudzie bez żadnego większego rezultatu. Niektóre utwory miały zaledwie po kilkanaście wyświetleń. Niepowodzenia sprawiały, że nastolatka ściągała wrzucone kawałki, na miejsce których znajdowały się kolejne. To wszystko ostatecznie się jednak opłaciło, ponieważ około rok później szczęście się do niej uśmiechnęło. Co to znaczy? Jako 17-latka podpisała umowę z RCA Records i udało jej się wówczas wydać swoją debiutancką epkę Pure. I wiecie, od tego momentu można powiedzieć, że było już z górki. A utwór So High, który był kawałkiem wcześniej niezauważanym, znalazł się nawet w jednym z odcinków serialu Imperium. Możecie pomyśleć, że to nic wielkiego, bo przecież powstają setki produkcji każdego roku napakowane ścieżką dźwiękową. No tak, ale biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno dziewczyna nie mogła trafić do odbiorców, kawałek własnej piosenki w dość popularnym serialu to naprawdę sporo. Od początku muzycznej działalności była charakterystyczna, odważna z własnym stylem.
Zanim jednak doszło do wielkiej kariery, musiało minąć jeszcze kilka lat. Doja Cat powoli, ale sukcesywnie zdobywała coraz większą uwagę na SoundCloudzie. W 2015 roku zaczęła współpracę z wytwórnią OGG, dzięki czemu doskonaliła swoje umiejętności, mając okazję na przykład tworzyć z innymi młodymi artystami. Ale tak naprawdę przełom w jej życiu nastąpił w 2018 roku. To wtedy ukazał się debiutancki album niespełna 23-letniej wówczas wokalistki zatytułowany Amala. Płyta osiągnęła umiarkowany sukces, a pochodzą z niego takie utwory jak na przykład Go To Town i Candy. Ten drugi singiel dotarł na listy przebojów do Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych, ale rewolucja w jej sprawach zawodowych dopiero miała nadejść. Doja pokazała, jak umiejętnie łączy różne gatunki muzyczne, takie jak trap, house, rap, R&B, wymieszane z popowymi brzmieniami. Ale pamiętacie, jaki utwór tak naprawdę rozpoczął jej karierę? Tak, mamy na myśli piosenkę Moo, której rapuje o tym, że jest krową. Ten dość absurdalny utwór z równie specyficznym teledyskiem nakręconym w domu stał się hitem internetu. Na YouTubie wygenerował blisko 80 milionów wyświetleń i jednocześnie został inspiracją dla wielu memów i oczywiście przyniósł rozgłos dla Mini na całym świecie. Jaki był proces twórczy piosenki o tak wyszukanym tytule? Doja przyznała, że jej celem faktycznie było stworzenie czegoś, co miało szansę stać się memem, ale przede wszystkim chodziło o dobrą zabawę. Co ciekawe, kawałek, który przyspieszył jej karierę, powstał zupełnie przypadkiem. Zainspirował ją strój, który kupiła na koncerty. I kiedy nie mogła się skupić na tworzeniu, stwierdziła, że zrobi po prostu piosenkę o krowach. Niedługo później, nie tracąc fali popularności, wydała kolejne single Tia Tamara oraz Juicy z Tygą. Utwory znalazły się na reedycji jej debiutanckiej płyty wraz z hitowym Moo. A już kilka miesięcy później, w listopadzie 2019 roku, ukazał się jej drugi krążek. Choć Hot Pink miał kilka singli promujących, dopiero za sprawą piątego utworu, Say So, naprawdę zwróciła na siebie uwagę słuchaczy. Niedawno do sieci trafił remix utworu, w którym zarapowała sama Nicki Minaj. Bez wątpienia pierwsza połowa 2020 roku była dla niej niezwykle owocna. Utalentowana dziewczyna zdobyła jeszcze więcej sympatyków jej muzyki, która niesie ze sobą sporo luzu, nowatorskich brzmień i delikatności. No i właśnie to tu, u szczytu największej popularności, zaczynają dziać się wokół poczynień Doja Cat kontrowersje, które eksplodowały niecałe 2 tygodnie temu. A ona sama przekonała się o sile internetu. Najpierw tej pozytywnej, by za chwilę zmierzyć się z najtrudniejszymi oskarżeniami i gradobiciem setek tysięcy negatywnych opinii na jej temat. Co się stało? Zacznijmy od tego, że dzięki wsparciu doświadczonej koleżanki utwór Say So dotarł do jeszcze większego grona słuchaczy, a 24-latka zapragnęła znaleźć się na samym podium Billboard Hot 100. Aby zmobilizować fanów do aktywności, zapowiedziała nawet, że gdy to się uda, pokaże im piersi. Cóż, taka zachęta oczywiście pomogła, a piosenkarka trafiła na wymarzone pierwsze miejsce. Jednak na swoim Instagramie rozbawiona odpowiedziała później, że ludzie dali się nabrać, zostali ograni, bo jej słowa były żartem. Nie musimy chyba mówić, że niektórzy poczuli się oszukani i zawiedzeni, prawda? Ale to nie to sprawiło, że internet zalała lawina hashtagów Doja Cat is so over party. A więc co? Jak się okazało, Doja Cat ma hobby, którym jest uczestniczenie w chat roomach. O tym w jednym z wywiadów wspominała już rok temu, mówiąc, że była wręcz uzależniona od bywania w internetowych pokojach rozmów, ale nie zdradzała szczegółów. Wyznała, że ludzie są szaleni i będą próbowali znaleźć ów czaty. I się nie pomyliła. Nie musiała nic więcej mówić, wystarczy, że o tym wspomniała, by w końcu ktoś ją zauważył. Cóż, jeśli się jest sławnym, pewnych rzeczy już po prostu nie wypada. I teraz Doja Cat wie o tym doskonale. Ale nie poszło o jej obecność na jakimkolwiek czacie, tylko na takim, gdzie uczestnicy wyśmiewają się i dyskryminują inne rasy, głównie osoby ciemnoskóre. I tak 22 maja na Twitterze zaczęły krążyć screeny i filmiki, na których Doja Cat spędza czas wolny i relaksuje się podczas słuchania tego typu rozmów, gdzie dodatkowo pokazuje zbyt dużo w dość odważnych pozach. Oczywiście ludzie zaczęli w tym temacie grzebać i jakby tego było mało, światło dzienne ponownie ujrzała także jej piosenka z 2015 roku, której tytuł odnosi się do frazy obraźliwego sformułowania. A obelga ta ma związek z brutalnością policji wobec czarnoskórych Amerykanów, którzy twierdzą, że są niewinni. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych to bardzo drażliwy temat. W dodatku ta afera poprzedziła bardzo głośny incydent. Od około tygodnia w całym kraju trwają zamieszki związane z protestami, które powstały po tym, gdy mundurowy przydusił mężczyznę i spowodował jego śmierć. Już bardziej niefortunnego momentu na skandal z udziałem piosenkarki chyba nie da się znaleźć. Reakcja fanów i internautów na jej poczynania od razu spotkała się z bardzo negatywnym odbiorem. Na 24-latkę wylała się lawina hejtu, a hashtag Doja is so over party stał się jednym z najpopularniejszych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście dla Mini już 25 maja wystosowała przeprosiny w obszernym poście na Instagramie i powtórzyła je później na przeprowadzonym live'ie. Wyjaśniła, że używała publicznych czatów od dziecka, aby się uspołeczniać.
Przyznała, że nie powinna znajdować się w niektórych z tych pokoi, ale podkreśliła, że nigdy nie uczestniczyła aktywnie w obrażającej inne rasy konwersacji. Przeprosiła jednak za to, że jej działania kogokolwiek obraziły. Dodała też, że sama ma mieszane korzenie, ponieważ jej ojciec pochodzi z Republiki Południowej Afryki i jest z tego dumna. No dobrze, a co z piosenką, którą znaleźli internauci? Do niej też się odniosła, tłumacząc kulisy jej powstania. Powiedziała, że numer bazował wyłącznie na jej życiowych doświadczeniach, a obelga była używana przeciwko niej samej. Termin ten był czymś, co słyszała bardzo często w swoim kierunku. Piosenka zaś miała być próbą wykpienia tego wyzwiska, choć jak sama przyznała, była to próba nieudana. Doda Kat zaznaczyła, że zauważa wiele dyskryminacji wobec innych ras wszędzie, również na Instagramie i Twitterze, tylko na czatach jest ich więcej, ponieważ treści, jakie się tam pojawiają, są mniej filtrowane. Wielokrotnie powtórzyła swoje przeprosiny. Wyglądająca na naprawdę szczerą, zapewniła, że zdaje sobie sprawę z tego, jak duży wpływ ma na innych i całą sprawę bierze bardzo poważnie. Jednak jak to w takich sytuacjach bywa, skrucha i wyjaśnienia nie przekonały wszystkich. I oczywiście ludzie podzielili się na dwa obozy, tych, którzy ją krytykują i na tych, którzy jej bronią. Jednak spory kryzys wizerunkowy jest już faktem. Pytanie tylko jak szybko i czy w ogóle ludzie zapomną o tej aferze. Jak myślicie, czy to poważnie zaszkodzi jej karierze? Według Celebrity Net Worth młoda piosenkarka zdążyła już zarobić 4 miliony dolarów netto. 24-latka tak naprawdę jest dopiero na początku swojej muzycznej drogi, a ze swoim talentem może osiągnąć wielkie rzeczy na arenie międzynarodowej. A to, czy ostatnie wydarzenia wpłyną na jej sprawy zawodowe, dopiero się okaże. A wy jak odbieracie całą sytuację związaną z tą dramą? Czy przemawia do was tłumaczenie piosenkarki? A może rozumiecie oburzenie opinii publicznej i uważacie, że Doja Cat przesadziła? Lubicie ją w ogóle? Która jej piosenka jest waszą ulubioną? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subskrypcji naszego kanału, jeśli podobał się wam nasz film, podajcie go dalej. Do usłyszenia, cześć!